a potem jedziemy z Zoszą do Katowic. Jesteśmy już w Katowicach. Aha, tak. Zosia sobie kupiła już spódniczkę. Spódniczkę. Ale potem zrobimy haul. Tak, oczywiście. Ja znalazłam skarpetki takie słodkie i tego. Oj! Tego nie bierzemy, ale znalazłyśmy mega słodkie jamniki. A my bardzo lubimy jamniki, zwłaszcza Zosia. Bardzo lubimy jamniki. I są cieplutkie. Tak. I mają ubranko. Tak, świąteczne. Ty też są słodkie. I to. Ale tu wąchałyśmy już kiedyś i ona jest. Taka ta jest mega ładna? Serio? No taka skórkowa. O lol. I to też jest mega cool. Ok. Pa, pa. Jak jedno. Dobrze. Podejdziesz na przeciąg. Boże. Ej, trochę wyglądam jak taki dziadek. A to komplement. Do ciebie, nie, on bardziej do ciebie pasuje. W sensie, wiesz, taki sweterek. Ej, ale bardzo ładny ten dziadek. Nie, nie, my go nie kupujemy. Nie, bo to jest konsumpcjonizm. Tak. Ale takie skarpetki. Nie wiem, czym to pachnie. Kojarzy mi się z czymś. Pała. O Boże, ja bym coś... Ej, my mamy za dużo rzeczy w rękach, ale ona jest mega cool. Ona jest mega cool. Ej, taka świetna. Ej, ale to coś mi się tak podoba. To jest mega fajne, ale jakby taką pałę wziąć do... Dobra, stop. Na razie skarpetki... Ej, ale... Ej, a to są takie... No to są świeczki. Ej, to są jeszcze takie... Bardzo ładne. Ej, ale ta pała ładnie pachnie. Zosia będzie śpiewać dla mnie piosenkę Niespodziankę. Nie to mogę się doczekać. Dobra. Katowice noc. Ej, dobra, nie. Ja się spodziewałam, choinko ma. Co? Że zaczniesz śpiewać choinko ma. Nie, myślałam, że ty wiesz. Nie, ej, tego to się nie spodziewałam. Myślałam, że... Ze spiżową nocą. Ej, bardzo dobrze dzisiaj wyglądamy. Serio. Serio, ej, też tak uważam. Ej, bardzo, bardzo ładnie jest. Wiem, stoję tutaj. Nie, i wiecie co? Nienawidzę butów. Buty? Bo się ale buty masz dzisiaj bardzo ładne. Paulina ma też super. Bardzo mi się podobają, lubię te buty z kotami. Ej, szczerze? One mi się podobają bardziej niż czarne. Bo to są New Rocky? Aha. No one mi się kiedyś nie podobały, a teraz jak kupiłaś mi się tak podobają. Moje, te białe. No. I też je lubię, ale czarne mi się też podobają bardzo. Ale białe. Ja się nie spodziewałam, że to kupisz białe w ogóle. Też się nie spodziewałam. Nie wiem. Ej, tu mamy iść. Ej, za szybko się zmieniają tematy. I będę marzła w razie czego. Okej. Okay. Po prostu mam wrażenie, że rajstopy to zabiją właśnie. No. Oglądamy jeszcze z Zosią skarpetki i znalazłam kapcie. Takie i chyba chcę je. I jeszcze, no, skarpetki sobie wzięłam takie i te kapcie. Proszę bardzo. I nie wiem. O, może gadki. Czy są tu jakieś fajne gadki? A tu jest taki kombinezon. Ale on nie wychodzi normalnie. To się chyba ubiera pod coś. Nie, no cool, ale... Może on jest taki... No, ale patrz na to. Takie coś pod tym jest. Nie wiem, no... Ale nie, pod coś, no to nie chyba... Nie wiem, co się dzieje, ale nie pod... Cukierki. Nie ma ja myślę, że... Z jednorożca? Wegańskie. A, wegańskie, okej. Okay. Co jeszcze z dinozaurami? Nie, no proszę cię, proszę cię. Wybór jest oczywisty. Z dinozaurami to dla chłopców. No właśnie. Tylko nie wiem, co zabrać.
Ale ja tu wstawią te katolicy. Ej, ale w tej szopce tak śmierdziało. Ty no, tak. Ja myślałam, że ktoś palił zioło, a tam śmierdziało. I ta pani powiedziała, że ta pani tam, ta inna tam sika. I jak to powiedziałaś, ja dosłownie to poczułam. Przeszliśmy po kogoś. Sięgam. A tam tak śmierdziało w tej żabce, to dlatego. Dobra. Zosia kupiła Liptona i nie jednorożce. Kupiłam jednorożce, bo ich nie ma w naszych żabkach. Jednorożce. Super. Super, Zosia. Boże, co to było? Co to było? Ej, wcale nie widać jeszcze świąt tutaj. Halo. No nie, no tak średnio. A tu są moje rzeczy. Przyszłyśmy na kawkę. Nie taką, ale jakąś naszą ulubioną. Też są też tam. Ej, te kubki też tutaj są słodkie. W ogóle przyszłyśmy tutaj po kubki i nie... Znaczy nie tutaj, ale ogólnie do TK Maxa i nie znalazłyśmy kubka. Był taki piękny z takim różowym dziadkiem do orzechy. Ostatnio we vlogu tak. W sumie nawet. A teraz nie. I już go nie ma. Żadnego. No, żałosne. Nie żałosne to jest. Może taki biały sobie wezmę. Jezus. Zosia ma już dość. Ale na szczęście została sobie na później i w pociągu wypiję. Mam świąteczny kubeczek. A jaką masz kawkę? Mam. Chciałam z syropem jakimś świątecznym, ale nie było. Żałosne? Żałosne. I wzięłam sobie z karmelem latte. Moją wegańską w tą śmietanę. Zabrałam sobie. I masz ją tak? Mam ją. Lol. Nie widać. Nie wiem, czemu oni mi to przykryli. Okej. Ej, ale to bez sensu. Ej, nasz pociąg. Nie, nie. Paulina! Ej. Ej, przestań. Ej, a my nie wiemy. Jak nasz pociąg, to ja tam będę biegła. No. Ja tam przez te tory. Let's go. Ja to mam gdzieś. I my musimy zaraz wstać, a my się tak nie chce. Ja będę tu spać na dworcu po prostu. No nie wiem. A ja sobie wzięłam jaką kawę? Karmelowe macchiato, ale Zosia ma ciepłe, a ja mam zimne. I Zosia ma... Nie, dobra, my mamy inne kawki jednak. A tamten bliskak? Do kopu nie jedzie ten, co tam stoi. My tu nie miałam. Pierwsza kawa to jest. Ej, nie masz psychy, kawa. Nie masz psychy rzucić telefon pod tory, żeby sprawdzić, jakby będzie tak go ominie. Ominąłby, ale z wiatrem by poleciał. Nie, nie, nie. Prawa fizyki. No. Prawa widać. Fizyki mówią, żeby nic się nie stało. Też tak myślę, on by był po środku. Tak, nic by się nie stało. No to czemu ja zostawię? Się mnie wieje w bok. No właśnie. What the f- a po zwiecie jest bok, zakryte ale... po bokach. Chcę zrobić outfit. Dzisiejszy outfit. Ale pierwszy twój. To nasz pociąg! Jesteśmy w piesku! Jestem już w domu i nawet wam nie powiedziałam, że zaczynam robić vlogmasy. W sensie, bo ten początek był jakiś chaotyczny. Ale okej, tak to właśnie będzie wyglądać. Jeden wielki chaos, syf, burdel. Ponieważ to są moje vlogmasy i będą tutaj moje zasady. Pierwsza już niezgodna rzecz, jaka się tutaj dzieje, to, że zaczynam 30 listopada, tak? No bo to jest na moich zasadach. Chcę to wstawić 1 grudnia. Jeśli bym zaczęła nagrywać 1 grudnia, to wątpię, że wstawiłabym to 1 grudnia, bo ja... No po prostu nie zdążyłabym, okej? Ja potrzebuję czasu, potrzebuję zrobić to na spokojnie i w ogóle na swoich zasadach, to najważniejsze. Cała się już po prostu świecę, miałyśmy z Zosią tyle przygód. Jest godzina 3 w nocy, ja o tej godzinie zawsze śpię, naprawdę, chodzę szybko spać. I naprawdę lubię spać. Niekoniecznie śpię długo, bo wstaję wcześniej, ale lubię chodzić spać po prostu wcześniej sobie. I też wcześniej wstawać. Nie mam tego za dużo i też nie kupiłam wszystkiego, co tam chciałam kupić. Ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii, bo coś mi się udało kupić. Wzięłam sobie takie słodkie skarpetki z takimi jakimiś pomponami tutaj, ale nie wiem, dla mnie to jest mega cool. I one będą takie cieplutkie. No, mega spoko. Podobają mi się. No nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, ale naprawdę no, wydają się spoko. Ja lubię takie rzeczy, więc... I wzięłam też świeczkę taką.
Nie no, super, super, super pachnie. Uważam, że pasuje do mojego pokoju kolorystycznie i w ogóle będzie spoko. Jakieś skarpetki w mega takich kolorach, bardzo spokojnych, bo ja chcę być spokojną osobą, więc wziąłam takie. To są totalnie jakieś podstawowe rzeczy. Najzwyklejsze rzeczy, jakie mogłam wziąć. Ale i tak lubię wam to pokazywać, nie wiem, więc pokazuję. Wzięłam te kapcie, bo były po prostu mega wygodne. Zosia też powiedziała, że są cool, że wydają się być takie milutkie i są milutkie w środku. I one będą takie ciepłe. Tak. Nie wiem, śmieszne są, ale potrzebuję dużo kapci. Czuję aktualnie taką potrzebę, więc to na pewno nie skończy się tylko na tych, bo potrzebuję dużo ciepłych kapci i skarpetek, właśnie tego typu, naprawdę, jak macie jakieś do polecenia, zwłaszcza jakieś, które nie rozwalą mi się po jednym użyciu, te mają prawo się rozwalić po jednym użyciu, ponieważ one są z Sinsaya, ale no, kurczę, podobają mi się, ok, więc nawet jeśli użyję jej raz, i tak będę zadowolona. Takie spodnie piżamkowe. Kupiłam jeszcze kawę i wodę. No i to chyba tyle. Kawa była naprawdę zarąbista. Może to dlatego, że to była moja jedyna kawa dzisiaj, ale naprawdę była cool. Ja idę spać. Wy możecie napisać, co powinnam zmienić w moich vlogmasach. To dopiero jest pierwszy, ok? Ja nawet nie wiem, czy to będzie się pojawiać codziennie, czy może raz w tygodniu, dwa, trzy, a może w ogóle pojawi się tylko to i koniec. Nie wiem. Nie wiem. Zależy chyba od tego, ile będzie się działo, bo ja nie lubię, nie chcę wstawiać tutaj nic, albo nie chcę wstawiać tutaj, jak po prostu siedzę i gadam. Bye, bye.